Szanowne panie minister, panowie ministrowie, państwo parlamentarzyści, pani profesor, panie prezesie, pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszyscy obecni tutaj dzisiaj. Jeśli jest to możliwe, to rozumiem, że będę miał prezentację. Chciałbym w kilku zdaniach powiedzieć o tych instrumentach fiskalnych, które stosujemy po to, aby wspierać politykę demograficzną, aby wspierać rodziny. I one oczywiście koncentrują się przede wszystkim na podatku dochodowym od osób fizycznych, mając świadomość tego, jakie to ma znaczenie z punktu widzenia bazy materialnej, która jest niezbędna w tym, aby budować sensowną politykę demograficzną. Te instrumenty stosujemy. Stosujemy te instrumenty dla określonych grup osób, które mają specjalne przywileje w postaci od niedawna tak zwanego PIT-u zero, czyli przywileje i dla seniorów, i dla rodzin 4+, oraz dla osób młodych do 26 roku życia. W ramach tych grup przychody, które są objęte tym rozwiązaniem w postaci PIT-u zero, to jest zarówno etat, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza czy zasiłek macierzyński. W praktyce ta kwota limitu, która jest ustawiona na poziomie tego progu podatkowego, który miał miejsce w roku 2021, czyli na kwocie przekraczającej 85 tysięcy złotych, oznacza limit 14-krotności przeciętnego wynagrodzenia, no co nie jest oczywiście małą kwotą dla szczególności tych grup, o których mówiłem, czyli rodzin 4+, osób do 26 roku życia oraz seniorów. Natomiast dla wszystkich pozostałych w całym powszechnym systemie podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT-cie mamy po pierwsze wysoką kwotę wolną w wysokości 30 tysięcy złotych. Ten próg 32-procentowy zaczyna się od dochodów od 120 tysięcy złotych. Wreszcie ta stawka, no, która oznacza dla 95% podatników finalną stawkę podatkową, dla pozostałych wejście w próg 32-procentowych, to jest obniżona stawka 12-procentowa. Mogę dzisiaj powiedzieć, że z punktu widzenia całego systemu to są oczywiście duże liczby podatników. Dla tych, którzy są poniżej 26 roku życia, to jest 2 miliony podatników i korzyść jest 2,5 miliarda. W przypadku seniorów i rodzin 4+, te dane poznamy po rozliczeniu roku podatkowego i będziemy mogli sobie też podsumować tą skalę, bo to są rozwiązania, które funkcjonują od 1 stycznia 2022. Oczywiście obok tego są różnego rodzaju transfery i rozwiązania fiskalne, które są skierowane czy powszechnie, czy do określonych grup podatników, tych, którzy z tych rozwiązań korzystają. Pokazuję to po to, bo oczywiście tutaj są w tym zakresie eksperci, którzy pewnie będą pokazywać te rozwiązania w dużo większych szczegółach i w jaki sposób oddziałują. Ja za chwilę pokażę, w jaki sposób one działają w systemie fiskalnym. Z punktu widzenia systemu podatkowego to oczywiście kluczowe znaczenie ma skala. Te rozwiązania inne w PIT-cie, czyli oczywiście podatek liniowy czy ryczałt, czy jeszcze tam niespełna 100 tysięcy podatników na karcie podatkowej, to są mniejsze grupy podatników. No, zasadnicza grupa podatników to są podatnicy na skali, którzy korzystają z tych rozwiązań w postaci PIT-u zero. Oczywiście podwójna kwota wolna to jest rozwiązanie, które znamy w systemie podatkowym już od jakiegoś czasu. Ono działa z korzyścią dla małżonków. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wtedy ta kwota wolna jest liczona na dziecko. Oczywiście dziecko w rozumieniu niezależnie od liczby dzieci
jest ta kwota wolna, która pomniejsza efektywnie płacony podatek. Obok tego w systemie funkcjonuje ulga dla dzieci, ulga, która ma taki powszechny charakter, bo jest trochę niezależna od PIT-u. Ja za chwilę pokażę, w jaki sposób te rozwiązania działają na poszczególne grupy decylowe w ramach podatników PIT. Natomiast no, ulga związana ze składkami ma o wiele szerszy charakter. To są koszty fiskalne tych rozwiązań związanych z polityką prorodzinną. Gdybyśmy zestawili rok 2021 do roku 2022, no to prognozujemy, że ta skala w roku bieżącym jest nieco wyższa, rosnąca jest skala wydatków czy ubytków, jak kto woli, w dochodach budżetu państwa, bo to jest i to, i to. Ona wynosi 8,2 miliarda złotych za rok 2022 versus 7,6 za rok 2021. Na tym slajdzie widać, że jeśli chodzi o przeciętną liczbę dzieci na podatnika w poszczególnych grupach dochodowych, to w przypadku podatników lepiej zarabiających ta liczba dzieci jest wyższa. Tym samym no, osoby z wyższymi dochodami na PIT stosują przeciętnie tę ulgę na większą liczbę dzieci. Ale jednocześnie z punktu widzenia budżetu ci podatnicy, którzy są podatnikami, którzy mają większą liczbę dzieci, oczywiście kosztują mniej, ponieważ no jest to relatywnie mniejsza grupa podatników. Cała korzyść, czy inaczej mówiąc, cały koszt fiskalny dla budżetu w przypadku rodzin 4+, no jest nieporównywalnie niższy niż świadczenia czy korzyści podatkowe dla rodziców wychowujących dwójkę bądź trójkę dzieci. Tu oczywiście te transfery i ubytki dochodowe w budżecie, czyli zwolnienia, korzyści podatkowe są największe. Natomiast gdybyśmy spojrzeli względem dochodów podatnika, to oczywiście one, ponieważ ta korzyść w przypadku PIT-u zero jest no, bardzo widoczna w zeznaniu podatkowym, no to oczywiście z punktu widzenia takich naszych bieżących dochodów to ma największe znaczenie mają oczywiście te PIT-y zero, czyli już ta celowana pomoc w postaci ulgi dla 4+. To jest slajd, który pokazuje, iż z punktu widzenia właśnie na przykład dzielonej kwoty wolnej, czyli tej kwoty wolnej dzielonej na małżonków i także oczywiście możliwości skorzystania z PIT-u zero w przypadku rodziców posiadających więcej niż czwórkę dzieci, korzyści podatkowe są największe tam, gdzie są największe podatki, czyli tam, gdzie są największe dochody. I z punktu widzenia systemu podatkowego korzyści w postaci różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych osiągają oczywiście ci, którzy mają wyższe dochody, wyższe wynagrodzenia. Natomiast proporcjonalnie do dochodu jest oczywiście zupełnie odwrotnie, czyli tam, gdzie są wyższe wynagrodzenia, tam ta korzyść wynikająca z polityki państwa w postaci ulgi zwolnień podatkowych jest relatywnie niższa. Ale to jest czysta polityka podatkowa. Tak naprawdę polityka podatkowa no jest wyłącznie elementem szerszej rozumianej polityki fiskalnej wobec rodziny, czyli polityki składkowej i polityki transferów pieniężnych. I tutaj pokażę Państwu, wydaje mi się ciekawe, przynajmniej dla mnie ciekawe, slajdy pokazujące, jak to działa na clean, już kompletny clean podatkowo-składkowo-transferowy według tej metodologii OECD, o której tutaj mówię, czyli bierzemy pod uwagę wszystko. Proszę zauważyć. Mamy tutaj singla, mamy małżonków, i niezależnie od tego,
w jakiej oni byli sytuacji, jeśli chodzi o posiadanie, nieposiadanie dzieci, jeśli chodzi o wynagrodzenie, ten klin podatkowy był porównywalny przez bardzo, bardzo długie lata. Tyle w sumie płacili, jeśli chodzi o te transfery plus składki plus podatki. Takie było obciążenie rzędu tam powiedzmy 35-33-30%. Ta różnica była niewielka. Ta różnica robi się dla małżonków z dwójką dzieci dużo większa w momencie wprowadzenia programu 500+. Program 500+ radykalnie zmienia ten klin podatkowo-składkowo-transferowy, powodując oczywiście większe korzyści dla rodzin. To jest rozpisanie tego na klin składkowy, klin podatkowy i klin transferowy. Proszę zwrócić uwagę na to, jak działa ta pomarańczowa część tych wykresów, czyli klin podatkowy, a jak działa klin transferowy. Krótko mówiąc, przy nawet dużych zmianach podatkowych transfery fiskalne, transfery bezpośrednio kierowane do rodziny działają bardziej skutecznie. Działają bardziej skutecznie z punktu widzenia prowadzonej polityki. Gdybyśmy to rozpisali już na jakieś przykładowe modele, w których mamy i singli, i małżeństwa z różnego, w różnej sytuacji, jeśli chodzi o wynagrodzenie i liczbę posiadanych dzieci, to widać wyraźnie, że ten klin jest niższy dla rodzin z dziećmi, ale powoli on nam hamuje. Ten efekt, o którym mówiłem, który był taki gigantyczny w momencie wprowadzenia programu 500+, no z jednego prostego powodu, że wysokość tego transferu jest wciąż ta sama. I jej znaczenie systematycznie z punktu widzenia tego, o czym mówimy, czyli klinu podatkowo-składkowo-transferowego, jest relatywnie mniejsze niż w momencie wprowadzenia programu 500+ do polskiej polityki prorodzinnej. To jest tyle, co dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że to też będzie elementem, o którym będziecie Państwo rozmawiali. Będzie można te dane wykorzystać. Oczywiście, jeśli Pani Minister i Pani Minister pozwolą, to ja nie mam nic przeciwko, aby jeśli ktoś jest zainteresowany, ta prezentacja trafiła również do wszystkich Państwa zainteresowanych tą tematyką. Bardzo dziękuję.